Szczęść Boże, Agnieszka Kiedrowska. Rozpoczynamy południowe wydanie informacji dnia. Zapraszam. W Warszawie ruszyła budowa mostu pontonowego na Wiśle. Prace mają potrwać do 10 września. Wtedy możliwe będzie ułożenie alternatywnego rurociągu, który pozwoli na przerzucenie ścieków z jednej na drugą stronę rzeki. Na razie ścieki z Warszawy wciąż są zrzucane do Wisły. Wojsko Polskie rozpoczęło proces układania mostu. Miasto określiło termin powstania mostu na 10 września, a więc 10 września most będzie gotowy do użytkowania. Nad utrzymaniem mostu będzie czuwać 50 żołnierzy, a postawienie mostu to jest zadanie, które wykona do 200 żołnierzy. Most ma długość 245 metrów, składa się z 6 części, one zostaną połączone. One są zakotwiczone. Ta przeprawa jest możliwa do wykorzystania do listopada ze względu na warunki atmosferyczne. Co do zasady, Wojsko Polskie w sytuacjach niespodziewanych oczywiście nie oczekuje zwrotu kosztów. W przypadku Warszawy mamy sytuację, która była spodziewana. Ona wynika ze zlekceważenia swoich obowiązków przez prezydenta Trzaskowskiego, a więc nie jest to katastrofa czy też zdarzenie, którego można było się nie spodziewać. Jeżeli mamy do czynienia właśnie z taką sytuacją, Wojsko Polskie pobiera zwrot kosztów bezpośrednich. Rząd zapowiada pakiet stymulujący dla polskiej gospodarki, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany epidemią koronawirusa. Pakiet ma składać się z 4 filarów. To między innymi specjalny status VIP dla inwestorów z zagranicy, którzy utworzą 1000 nowych miejsc pracy. W trakcie konferencji Foreign Direct Investment Forum nowe rozwiązania zapowiedzieli premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jadwiga Emilewicz. W trakcie forum gospodarczego premier Mateusz Morawiecki mówił o aktualnej kondycji polskiej gospodarki. Wskazywał na potężną pulę środków, jaka trafiła do przedsiębiorców za sprawą tarczy antykryzysowej. To, że Polska jest w lepszej pozycji niż inne kraje, to dzięki naszej szybkiej reakcji. Premier podkreślał, że Polska poprzez pakiet płynnościowy adresowany do firm chciała skutecznie odpowiedzieć na brak popytu. Dodał, że z pomocy skorzystało 65% polskich firm, co przełożyło się także na ochronę i utrzymanie miejsc pracy. Dziś możemy powiedzieć, że wzrost bezrobocia wyniósł zero. W krajach takich jak Szwecja czy Litwa bezrobocie wzrosło o 2,5 punkta procentowego. Mateusz Morawiecki wskazywał, że chce przyciągać do Polski kolejne inwestycje z zagranicy. Zapowiedział, że to właśnie inwestycje mają być odpowiedzią rządu na kryzys. Dotyczy to nie tylko budowy dróg i szlaków kolejowych, ale także potężnych inwestycji jak Centralny Port Komunikacyjny. W ocenie premiera na inwestowanie większej puli środków firmom ma pozwolić estoński CIT. To element szerszego pakietu stymulującego dla polskiej gospodarki, który zapowiedziała wicepremier Jadwiga Emilewicz. Staramy się również zaproponować specjalną ulgę robotyzacyjną, automatyzacyjną. Cały pakiet stymulujący ma być oparty o 4 filary. To obok estońskiego CIT-u i ulgi od wydatków na automatyzację linii produkcyjnych, także uproszczenia przy inwestowaniu w specjalnych strefach ekonomicznych oraz specjalny status VIP dla największych inwestorów. Wicepremier Jadwiga Emilewicz ogłosiła, że resort rozwoju pracuje nad wprowadzeniem statusu inwestora zagranicznego. Chcemy kierować nowe rozwiązania do inwestorów gotowych zainwestować około miliarda złotych, chcących stworzyć przynajmniej 1000 nowych miejsc pracy, zatrudniających obecnie 3000 pracowników. Wszystkie nowe rozwiązania mają być konsultowane z biznesem. Na kondycję polskiej gospodarki w najbliższych miesiącach wpływ będą miały nie tylko działania samego rządu, ale też otoczenie i kondycja innych europejskich gospodarek. To a large degree
Moje obawy są zwrócone na zewnątrz, między innymi na to, jak będzie się rozwijać i odbudowywać strefa euro. Jesteśmy znacznie zależni od eurostrefy, to do niej trafia 70% polskiego eksportu. Polska gospodarka wygląda bardzo dobrze na tle innych europejskich państw. Spadek PKB nie był tak gwałtowny jak na przykład we Francji, Włoszech czy Hiszpanii. Europa po pandemii, solidarność, wolność, wspólnota. To hasło rozpoczynającego się w Karpaczu Forum Ekonomicznego. Wezmą w nim udział przedstawiciele m.in. polskiego rządu, parlamentu i biznesu. W tym roku wyjątkowo Forum Ekonomiczne zostało przeniesione z Krynicy Zdroju do Karpacza. Jest to spowodowanym włączeniem powiatu nowosądeckiego do żółtej strefy. Główną osią dyskusji są najważniejsze wyzwania o charakterze politycznym, społecznym i gospodarczym, jakie stoją przed Europą Środkowo-Wschodnią. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego profesor Piotr Gliński, a także wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Ponadto obrady Forum Ekonomicznego w Karpaczu mają być okazją do spotkania czołowych postaci białoruskich środowisk demokratycznych i biznesowych. Pojawi się m.in. liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska oraz członkowie Rady Koordynacyjnej do spraw przekazania władzy na Białorusi. Podobnie jak w latach poprzednich, podczas Forum Ekonomicznego zostaną wręczone nagrody w następujących kategoriach: Człowiek Roku, Firma Roku, Nowa Kultura Nowej Europy oraz Organizacja Pozarządowa Europy Środkowo-Wschodniej. Tegoroczne Forum Ekonomiczne potrwa do czwartku. Zakończyły się konsultacje nad projektem polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Dokument określa, w jaki sposób Polska dokona transformacji energetycznej. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku składa się z trzech filarów: sprawiedliwej transformacji, budowy równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Realizacja sprawiedliwej transformacji zakłada przede wszystkim skierowanie funduszy do regionów, gdzie gospodarka uzależniona jest od wydobycia paliw kopalnych. To nawet 60 miliardów złotych w ciągu najbliższych 10 lat. W założeniach jest także utworzenie około 300 tysięcy nowych miejsc pracy dzięki rozwojowi elektromobilności, energetyki jądrowej oraz wiatrowej. Drugi filar to stworzenie równoległego do istniejącego systemu energetycznego, który miałby być oparty o zeroemisyjność. Tutaj nadzieje pokładane są w energii jądrowej i morskiej energii wiatrowej. Dokument przewiduje, że w 2030 roku 1/3 wyprodukowanej w Polsce energii będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych. Trzeci filar, dobra jakość powietrza, zakłada rezygnację z ogrzewania węglem, jeśli chodzi o domy indywidualne. Początkowo obejmie to tylko tereny miejskie. Do 2040 roku będą to także tereny wiejskie. Przy umiarkowanym wzroście kosztów uprawnień do emisji CO2 udział węgla w produkcji energii do 2040 roku spadnie do 28%, a przy wysokich cenach uprawnień nawet do 11%. Odbije się to na kondycji polskiego górnictwa. Polska Grupa Górnicza wyszła z propozycją zamknięcia 4 kopalń, co przyznał wicepremier Jacek Sasin. Na zamykanie kopalń nie chcą zgodzić się związkowcy. Węgiel gwarantuje Polsce bezpieczeństwo energetyczne. Przed uzależnieniem Polski od obcych technologii wielokrotnie przestrzegał nieżyjący już profesor Jan Szyszko. Jarosław Gowin zdecydował, że wróci do rządu. Taką informację przekazał poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. Wczoraj liderzy Zjednoczonej Prawicy odbyli kolejne rozmowy na temat nowej umowy koalicyjnej, której treść zaważy na rekonstrukcji rządu. Od początku rządów PiSu Jarosław Gowin był wicepremierem i ministrem nauki. Zrezygnował ze stanowiska, bo nie chciał zgodzić się na wybory prezydenckie w formie korespondencyjnej w maju. Od tego czasu z rekomendacji Porozumienia to Jadwiga Emilewicz jest wicepremierem. Funkcję tę łączy z taką ministra rozwoju. Teraz Jarosław Gowin planuje wrócić do rządu wraz z rekonstrukcją zapowiedzianą na przełom września i października. Z tego co ja wiem, Jarosław Gowin zdecydował o tym, że do rządu wróci.
sieci, natomiast które konkretnie ministerstwo obejmie, jak to konkretnie ministerstwo będzie wyglądało po tej rekonstrukcji, po spodziewanym ograniczeniu liczby ministerstw, to wszystko się rozstrzygnie, jeżeli nasze zespoły negocjacyjne, a przede wszystkim prezesi partii koalicyjnych zakończą te negocjacje, no to będą o tym państwa na czele zapewne z premierem Mateuszem Morawieckim informować. To pod znakiem zapytania stawia polityczną przyszłość Jadwigi Emilewicz. PiS już wcześniej zapowiedziało, że chce mocno ograniczyć liczbę ministerstw. Wtedy tylko po jednym resorcie miałoby przypaść koalicjantom. Na Nowogrodzkiej wczoraj odbyła się kolejna runda rozmów liderów Zjednoczonej Prawicy. W spotkaniu brali udział m.in. prezes PiS-u Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz Zbigniew Ziobro z Solidarnej Polski i Jarosław Gowin z Porozumienia. Negocjacje co do kształtu nowej umowy koalicyjnej, programu i rekonstrukcji, według informacji Polskiej Agencji Prasowej, mają być kontynuowane w czwartek. Ruch Polska 2050 ma pierwszego posła w parlamencie. Poseł Hanna Gill-Piątek opuszcza Lewicę i podejmuje współpracę z Szymonem Hołownią. Poseł Hanna Gill-Piątek do tej pory była związana z Lewicą. Media już wcześniej donosiły, że polityk może zmienić polityczne barwy, zwłaszcza że wielokrotnie rozmawiała z Szymonem Hołownią. Teraz swoją polityczną przyszłość związała właśnie z ruchem Polska 2050. Hania będzie tą pierwszą ręką i naszego instytutu, i naszego ruchu społecznego w polskim parlamencie. Mam nadzieję, jestem przekonany, że nie ostatnią. Postulaty ruchu Polska 2050 ma reprezentować w polskim parlamencie poseł Hanna Gill-Piątek. Podejmować inicjatywy, jakie wypracuje zespół ekspertów związanych z Szymonem Hołownią. Złożyła w tym roku ponad 800 interpelacji poselskich. W ramach Lewicy Hanna Gill-Piątek była przedstawicielem Wiosny Roberta Biedronia. O godzinie 14 rozpoczną się dziś poprawkowe egzaminy maturalne. Chęć zdawania poprawki zgłosiło ponad 57 tysięcy uczniów. Wśród zdających dziś maturalne egzaminy poprawkowe będą absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie zdali jednego z egzaminów. Do 14 sierpnia musieli złożyć pisemny wniosek o zamiarze przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym. Wnioski złożyło ponad 57 tysięcy uczniów. Najwięcej zdających, ponad 43 tysiące, zadeklarowało chęć przystąpienia do pisemnego egzaminu maturalnego z matematyki. Do poprawkowego egzaminu z języka polskiego ma przystąpić niemal 7,5 tysiąca osób. Wśród egzaminów pisemnych z języków obcych najwięcej poprawek, ponad 6 tysięcy, maturzyści zdawać będą z języka angielskiego. Wyniki egzaminów poprawkowych zostaną podane 30 września. Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawdza, czy sieci handlowe nie wykorzystują swojej przewagi kontraktowej wobec dostawców, zwłaszcza małych i średnich firm. Mogą do tego posłużyć tak zwane rabaty retro. Rabaty retrospektywne są stosowane powszechnie w relacjach między sieciami handlowymi a dostawcami produktów. Są przyznawane sieciom za dokonane zakupy. Rabaty tego typu liczone są w oparciu o wartość już zrealizowanych dostaw produktów. Jednak ustalane są albo w momencie zawierania umowy, albo w trakcie jej trwania. W niektórych sytuacjach dostawca przystępujący do wykonania umowy nie jest w stanie określić, w jakiej wysokości będzie musiał przyznać rabat dla sieci handlowej i na podstawie jakich kryteriów. Tego typu działania mogą być uznane za nieuczciwe wykorzystanie przewagi kontraktowej przez sieci handlowe. Pierwsze zarzuty w takiej sprawie UOKiK postawiło właścicielowi sklepów Biedronka. Teraz kontrola obejmie także inne sieci. W tym celu na początku lipca wszcząłem postępowania wyjaśniające, w których dokładnie zbadamy praktyki 19 innych tego typu podmiotów. Chcemy bardzo wnikliwie przyjrzeć się, czy sieci handlowe nie wykorzystują swojej przewagi kontraktowej, stosując mechanizmy rabatów retrospektywnych względem małych i średnich przedsiębiorców. Mechanizm rabatów retro może prowadzić do sytuacji, w której dostawcy sieci handlowej wraz ze wzrostem sprzedaży osiągają coraz mniejsze korzyści finansowe. Ponieważ im więcej sprzedają danego produktu sieci handlowej, tym większe rabaty muszą jej przyznać. W skrajnych przypadkach może prowadzić to do sytuacji, w której współpraca staje się nieopłacalna, a odstąpienie od kontraktu jest obarczone karami finansowymi. Dostawca pozostaje wówczas w bardzo trudnym położeniu, bowiem każdej decyzji towarzyszy strata finansowa.
UOKiK alarmuje, że współpraca dostawców z sieciami handlowymi powinna być korzystna dla obydwu stron. Nie może dochodzić do sytuacji, w której silniejszy uczestnik rynku wykorzystuje dostawcę, szczególnie małego lub średniego przedsiębiorcę. Dzieci cudzoziemców mogą bez przeszkód uczyć się w polskich szkołach. Za mało jest jednak działań integrujących. Szkoły często nie mają tutaj wsparcia ze strony resortu edukacji. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. Od 2009 roku liczba uczniów cudzoziemców zwiększyła się ponad pięciokrotnie. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badania dotyczące kształcenia dzieci cudzoziemców i obywateli powracających z zagranicy. Rodzice w większości pozytywnie oceniają proces kształcenia, wskazuje prezes NIK-u Marian Banaś. To głównie zaangażowanie nauczycieli pozwala kształcić się i uczyć języka polskiego dzieciom cudzoziemców oraz obywateli polskich powracających za granicę. Problemem jest jednak brak wsparcia ze strony dyrektorów szkół oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Resort nie monitoruje tej kwestii i nie ma w tej dziedzinie żadnej wiedzy, podaje NIK, a problem istnieje. Ponad połowa skontrolowanych szkół nie wykonuje systematycznie działań związanych z integracją kulturową dzieci cudzoziemców. Chodzi przede wszystkim o trudności komunikacyjne. Różny poziom znajomości polskiego wśród uczniów uniemożliwia prowadzenie zajęć. Do tego dochodzą różnice w poziomie nauczania, brak podręczników oraz nikłe wsparcie szkoły. Najwyższa Izba Kontroli skierowała do resortu edukacji wniosek o podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie kształcenia dzieci cudzoziemców, zwiększenie nadzoru oraz zaplanowanie w budżecie środków potrzebnych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w tym zakresie. Kończymy południowe wydanie informacji dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobrego popołudnia z Panem Bogiem.